W internecie krąży wiele różnego rodzaju legend. Mamy te urban legend, czyli legendy miejskie, ale przecież my mamy też nasze polskie legendy. Dzisiaj Dąb Bartek. Na początku dzisiejszego vloga od razu powiem, że źródłem informacji do tegoż materiału będą trzy strony. Oczywiście one będą podane w opisie tegoż filmu. Będzie to standardowo Wikipedia, bo podstawowe informacje możemy tam znaleźć. Będzie również taka strona polskatradycja.pl. Oraz, żeby móc pokusić się o jakiś komentarz, to zaczerpnąłem również z wiadomości Onetu. Także to wszystko będzie podane. Nie przeczytałem całej Biblioteki Narodowej, nie wyczytałem mnóstwa książek, bo to nie ma sensu w ten sposób opowiadać. To tyle tytułem wstępu. Pierwsze to takie podstawowe informacje właśnie z Wikipedii. Dąb Bartek, o którym dzisiaj będzie mowa. Tutaj oczywiście zbieżność imion jest jak najbardziej przypadkowa, żeby tam nikt tam nie doszukiwał się jakiegoś głębszego sensu. Tak mi się kliknęło, tak mi się znalazło, więc Dąb Bartek. Dąb Bartek jest najstarszym drzewem w Polsce. Od 1954 roku uchwałą tam Rady Narodowej jest on chroniony prawem jako pomnik przyrody. Gdzie rośnie tenże dąb, nasze najstarsze drzewo? Otóż to jest leśnictwo Bartków, nadleśnictwo Zagańsk, przy drodze wojewódzkiej 750 z Zagańska do Samsonowa w województwie świętokrzyskim. Jak stare jest to drzewo? Tutaj badania były prowadzone już od dłuższego czasu. W okresie międzywojennym naukowcy stwierdzili, iż to drzewo ma lat 1212 wieków. Natomiast w 1992 roku pan Cezary Pacyniak popełnił taką książkę na najstarsze drzewa w Polsce i na podstawie swoich badań, obliczeń stwierdził, iż to drzewo ma lat 654, przypominam, w 92 roku. Są legendy związane z tymże drzewem. Otóż jedna z nich mówi, iż Jan III Sobieski razem, nasz król oczywiście, razem ze swoją ukochaną Marysieńką w pniu tegoż drzewa ukryli skarb. Kolejna legenda, która jest związana z tymże pomnikiem przyrody, na nim od strony południowo-wschodniej wiszą dwa krzyże odlane z metalu gdzieś tam w pobliskich miejscowościach i na jednym z nich jest data 1853 i tutaj są dwie wersje. Jedna z nich mówi, iż to jest na upamiętnienie dwóch oficerów powieszonych na tym drzewie, oficerów z powstania styczniowego, a druga wersja mówi o tym, iż jest to na upamiętnienie bitwy pod Wiedniem oraz wygaśnięcia epidemii cholery w 1853 roku. To wiemy, to są legendy, które mówią nam, znaczy napominają o tym, wspominają o tym drzewie, jak już ono jest, no ale skąd ono się tam w ogóle wzięło? Nie wiem, czy wiecie, historia tegoż drzewa, pomnika przyrody, sięga początków państwowości polskiej. Oczywiście badania mówią, że jest to raptem tam 600, niecałe 700 lat, ale no, legenda ma swoje prawa, więc legenda mówi, że jest to związane jeszcze z Mieszkiem I, naszym pierwszym władcą Polski. Można wnioskować, że dotyczy, to dalej będzie w mojej opowieści, dotyczy lat mniej więcej około 966, czyli chrztu Polski, no gdzieś tak w tych okolicach to się zawiera. Także jak to było? Otóż
wiemy z historii, nawet z telewizji, bo przecież mieliśmy ostatnio rocznicę właśnie chrztu naszego kraju. Jak to było, więc opowiadam. Więc po tym chrzcie, po całych tych wszystkich uroczystościach, siedział sobie Mieszko, niczym ja, wygodnie oparty w swoim wygodnym książęcym tronie, siedział i dumał. Dumał, myślał, rozmyślał nad tą religią, którą właśnie przyjął, nad chrześcijaństwem, jak to te wszystkie, próbował, podejrzewam, zgłębić wszystkie te prawdy wiary, przykazania i tak dalej. Zastanowił się nad tym bardzo, bardzo mocno. W pewnym momencie w tej sali, w której siedział oczywiście samotnie rozmyślając, pojawiło się światło. Z tego światła wyłoniła się postać w białej szacie. Otóż Mieszko miał spotkanie z aniołem, stróżem, tak? Bo trzeba pamiętać, że wszystkie kraje mają jakichś takich swoich patronów, aniołów, stróżów, tak? Tam w Skandynawowie mają Odyna i tak dalej. Te wszystkie jakieś tam te rzeczy, religie się tam przenikają. W każdym bądź razie każde państwo ma takich swoich opiekunów, takich, że tak powiem, z góry, tak? Także pojawił się, objawił się świeżo upieczonemu katolikowi Mieszkowi anioł z taką informacją, można by rzec, że Bóg na niebie jest bardzo szczęśliwy z tego, co się w Polsce zadziało. To jeszcze, że tak powiem, to był czas formowania de facto państwa polskiego. No i anioł przyszedł i mówi, że Bóg jest bardzo szczęśliwy z tego chrztu, z tego, że Mieszko przyjął wiarę katolicką. Także to bardzo Boga ucieszyło. W związku z tym anioł przyniósł mu dary. No i tak Mieszko siedzi, myśli, no kurczę, no dary, fajna sprawa. No i anioł tak stanął przed nim, otworzył swoją dłoń, a w dłoni był żołędź. No, Mieszko tak się trochę rozejrzał po sobie, bo już kombinował, że jakieś pieniążki, jakieś złoto, talary, dukaty, jakieś kosztowności, a tu, że tak powiem, żołędź, tak? Nasienie dębu. No i anioł tak mówi na niego, mówi, słuchaj Mieszko, ja to tak trochę kombinuję, że ja chyba wiem, o co tobie chodziło, że ty myślałeś, że tu jakieś kosztowności dostaniesz, bo ty teraz potrzebujesz tego wszystkiego na połączenie tych plemion słowiańskich, to przecież będą jakieś tam bitwy, wojny, to na pewno pieniądze się przydadzą, no ale nie, słuchaj, ja mam dla ciebie de facto dwa dary. Pierwszy to taki, iż zapowiadam tobie, iż będziesz miał syna. I ten syn będzie bardzo, bardzo takim dobrym, mocnym władcą. On będzie podziwiany, będzie szanowany przez sąsiadów. Także no, z historii wiemy, że tym synem był Bolesław Chrobry, który, że tak powiem, nawet szacunek u samego cesarza niemieckiego zyskał. Prawdaż? Chociażby odkupując od pogan ciało zamordowanego świętego Wojciecha. Tutaj, że syn, ale on mówi, że anioł ten właśnie mówi, że tym najcenniejszym tak czy siak skarbem, który chcę tobie przekazać, mój drogi Mieszko, to jest właśnie ten żołędź. Nasienie dębu, ten dąb będzie takim swoistym papierkiem lakmusowym tego, co się dzieje u ciebie w kraju. Bo gdy kraj będzie porządny, będzie praworządny, bogobojny i w kraju dziać się będzie dobrze, to ten dąb będzie rozwijał się, rósł w siłę, będzie jednocześnie twoim symbolem takim, jak państwo jest mocne. Jednakowoż, jeżeli w kraju będzie się działo źle, no to i ten dąb będzie również bardzo mocno cierpiał. No, jak spojrzymy chociażby na zdjęcia, które są dostępne w internecie, no to widzimy, że tutaj jest podtykany, tu gdzieś dawniej był
cementowany ten pień, potem to wszystko wymieniono na jakieś, tak mówią to, plomby, ale z żywicy, także no, ten dom trochę podupadał, teraz znowu jest objęty cały czas tą opieką i trwa. I mówi, że właśnie ten dom będzie symbolizował też nasze państwo, które ma udzielać opieki dla wszystkich tych, którzy rzeczywiście pomocy będą potrzebować, będą w niebezpieczeństwie i tak dalej. Tutaj od razu wspomnę, iż nie nawiązuję tutaj absolutnie do tego, iż biorąc pod uwagę tą legendę, należy przyjmować wszystkich i tak dalej, jak leci, bez sprawdzania kto, co, za co i po co. Tylko właśnie tych, którzy pomocy i opieki potrzebują. A więc Mieszko tak no w sumie dostał bardzo ważny dar, bo pojął to przesłanie anioła. Zastanawiał się, gdzie to drzewo posadzić, jak tutaj dalej tym krajem kierować, żeby tą państwowością rodzącą się, żeby było jak najlepiej. Jednocześnie wysłał swoich posłańców, żeby no, tą nowinę właśnie przekazywali, tą legendę o naszym dębie, o naszym najstarszym drzewie w Polsce, Bartku. Dlaczego mówiłem, że będzie jeszcze komentarz, do którego posłużą mi informacje z Onetu? Tak, bo nasz kraj cały czas jest jakąś taką ostoją względnej normalności. Ja nie mówię, że wszystko dzieje się źle, ale podejrzewam, że gdyby minione rządy potrwały jeszcze trochę, to nam by dąb Bartek jednak usechł. Ten kraj jest w tej chwili stoją taki w miarę normalności. Nawiązuję tutaj do pary Norwegów, którzy postanowili, to bardzo dziwna sytuacja, prawda, ze Norwegii uciekać do Polski. Przecież tam na zachodzie jest demokracja, przecież tam jest wszystko ok. Ale nie jest tak do końca fajnie, ponieważ tam są te wszystkie ośrodki pomocy społecznej. Państwo bardzo lubi przejmować opiekę nad dziećmi, bardzo lubi rodziców pozbawiać praw rodzicielskich. Młoda para, no młodzi ludzie, dzieci mieli u matki tychże dzieciaków kiedyś, naście lat temu stwierdzono, że jest chora psychicznie. Potem ostatnimi czasy, jakoś tam to sobie możecie doczytać w tymże artykule, stwierdzono jednak, że ona jest zdrowa, ale opieka społeczna zabrała jej te dzieci i umieściła w rodzinie zastępczej. No i co? Młodzi Norwegowie niewiele się zastanawiali, spakowali dzieciaki od tej rodziny, zabrali, uciekli do Polski. Teraz cały czas jest akcja, że no, należy im się azyl polityczny, słuchajcie, polityczny, demokracja na zachodzie, a w Polsce, gdzie niby tej demokracji nie ma, to ludzie oczekują u nas azylu politycznego, bo ich kraj zwariował bardzo, bardzo mocno. To nie jest odosobniony przypadek, tu należy się cofnąć jeszcze znowu do historii. Tutaj już źródeł nie ma, to jest to, co moja pani profesor w liceum przekazywała mi na lekcjach. Polska, nawet w tych czasach takich bardziej zamieszłych, ona była, nasz kraj był zawsze ostoją dla różnych ludzi prześladowanych, i czy to tych protestantów, Żydów i tak dalej. U nas naprawdę społeczeństwo było bardzo, bardzo zróżnicowane, co niestety przyniosło nam też kłopoty, bo pewni ludzie mieli pomysły na to, żeby pewnych nacji się pozbyć, a że u nas ich było sporo, no to nasz kraj również z tegoż tytułu ucierpiał. No, to tyle. Legenda piękna. Dąb trwa. Dąb Bartek trwa i pewnie trwać będzie. Także mimo różnych tam zawirowań, różnych tam dziwnych rzeczy, które się wokół dębu Bartka dzieją, Bartek będzie trwał i niechaj trwa jak najdłużej, tak sobie i Wam wszystkim życzę. To tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. To była wieczorynka.
I co? Do zobaczenia, do jutra. Dzisiaj nie będzie żadnych prawych prostych. Nie mam siły, zdrowia, chęci. Nie mam, nie mam. Nie będę na siłę kombinował, bo i tak nie będzie to dla Was miłe do słuchania. A po co? Ja cieszę się, że jesteście, że mnie słuchacie i że dostrzegacie pewne niuanse w pewnych rzeczach. Nieważne, nie wracam do tego. Koniec, pozdrawiam, do zobaczenia jutro.